12 kwietnia upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Lokalnych. Urząd Wojewódzki w ostatnich dniach minionego tygodnia przeżył oblężenie. Jest duże zainteresowanie, tak powiem trochę nie wskazując określonych liczb, z tego powodu, że w zasadzie do godziny końca pracy urzędu wpływały te wnioski bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury w dużej części naszego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z takiej oceny wstępnej, którą zasłyszałem, ale jeszcze nie mam potwierdzonej na piśmie, bo to wymaga oczywiście czasu. Myślę, że poinformujemy o tym w przyszłym tygodniu, ale jest duże zainteresowanie. Słyszałem, że ponad 300 wniosków wpłynęło. Nie powiem na jaką sumę, bo tego pewnie jeszcze moi pracownicy nie zliczyli. Z funduszu zamierza skorzystać między innymi powiat suwalski. Jak już informowaliśmy, ostatnie tygodnie w suwalskim starostwie powiatowym były bardzo gorącym okresem. Samorządowcy skrupulatnie liczyli, ile mogą zainwestować w drogi, i obliczyli. Spotkaliśmy się z panami wójtami z gmin powiatu suwalskiego celem wytypowania dróg i celem złożenia wniosku właśnie do pana wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. I złożyliśmy takich wniosków 5 na ogólną kwotę około 10 milionów, natomiast długość odcinków w sumie to jest też około 10 kilometrów. Jeśli wszystko się powiedzie, jeszcze w tym roku na poprawienie jakości 3 powiatowych dróg mogą liczyć mieszkańcy gminy Suwałki, użytkownicy jednego odcinka powiatówki w gminie Filipów i jednego odcinka w gminie Szypliszki. Filipów i Szypliszki zadeklarowały 25% udział finansowy w realizacji tych inwestycji. Samorząd gminy Suwałki sięgnął do kasy znacznie głębiej. Gmina Suwałki bierze 100% tego udziału na siebie, pod warunkiem, że my złożymy wnioski. Złożyliśmy takie 2 wnioski celem remontu dróg powiatowych. Gmina pokrywa nasz udział powiatu. Wielu gminom wchodzącym w skład powiatu ziemskiego na złożenie wniosków nie pozwoliły marne finanse, choć apetyty na poprawę jakości dróg były. Pocieszeniem jest jednak, że szansa na współfinansowanie inwestycji drogowych przez budżet państwa nie skończy się w tym roku. To jest stałe źródło finansowania, przewidziane na okres 10 lat i wspólnie teraz z gminami już rozmawiamy o dokumentacji, którą należy opracować celem złożenia wniosków w sierpniu lub w lipcu lub w sierpniu. W tym roku jeszcze to będzie nabór na rok następny. Wielu samorządowców po ogłoszeniu programu stało na stanowisku, że przy boomie inwestycyjnym i długotrwałym postępowaniu przetargowym zamknięcie inwestycji do końca roku kalendarzowego nie należy do łatwych, a to warunek uzyskania rządowego wsparcia. Wojewoda jednak jest optymistą. Sama ilość tych wniosków, same zainteresowanie świadczy o tym, że samorządy jednak oceniają, że będą w stanie zrealizować te swoje inwestycje. A też trzeba pamiętać, że weszliśmy w trochę inny system i rozliczania tych inwestycji. Odeszliśmy od systemu takiego budżetowego, gdzie musimy się w roku kalendarzowym jakby rozliczyć. Tutaj możemy wchodzić już w system funduszowy. To jest bardziej elastyczny system, bardziej myślę przyjazny samorządom w zakresie rozliczania, bo tam mogą wystąpić kwestie, że będziemy się rozliczać tak etapowo, a nie jakby na koniec realizacji zadania inwestycyjnego. Podlascy samorządowcy mogą tylko w tym roku zakontraktować aż 414 milionów złotych z rządowego funduszu. Program wsparcia inwestycji na drogach samorządowych, na drogach gminnych i powiatowych. To jest bardzo duże wyzwanie. To jest projekt, którego waga wynosi na przestrzeni, przepraszam za określenie, waga, ale wartość wynosi na przestrzeni 10 lat 36 miliardów złotych. I jest tutaj gro samorządowców, którzy wiedzą, że te środki finansowe połączone, mamy nadzieję, z kwotą około, tak szacujemy, z wkładem własnym samorządu około 25 miliardów złotych, dają już kwotę w przeciągu 10 lat około 50 miliardów złotych, które zostaną zainwestowane w drogi samorządowe w Polsce. Chciałbym
żebyśmy po 10 latach mogli powiedzieć, dysponujemy siecią bezpiecznych, jeszcze raz powtarzam, bezpiecznych dróg samorządowych, gminnych i powiatowych. Dróg gminnych i powiatowych na wysokim poziomie technicznym i jesteśmy w tej czołówce Europy, jeżeli chodzi o nowoczesne drogi samorządowe. Bo przecież tak to się musi przełożyć. Mamy bardzo długą sieć tych dróg, bo zakres dofinansowania na poszczególne województwa wynikał z zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Sama ustawa o Funduszu Dróg Lokalnych odsyłała do w tym zakresie, że kryteria takie zostaną ustalone i te kryteria zostały ustalone, a tam decydującym czynnikiem była kwestia długości właśnie dróg lokalnych, czyli gminnych i powiatowych w powiedzmy ogólnej ilości takich dróg występujących w Polsce. To był jakby czynnik najistotniejszy, oczywiście też się liczyła, były tam inne czynniki, ale one już nie miały takiej decydującej wagi.